Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 8 odcinku Zagrajmy Marineshard Super 3. Jak to woli, może pomyliłem jak zwykle tytuł, bo jakiś, ktoś mi się tam zwrócił uwagę, że pomyliłem się w jednym odcinku, znaczy nie, ale nie tej serii. Helikopter nas przywiózł i odlatuje, spoko, łoplułem ekran, zawsze lol, masakra. Dobra, wracajmy do gry. Gdzie my tu mamy przeciwników? Wychodzi, że gdzieś tam. Znowu działamy nocą. Najgorsze, że ja tu nikogo nie widzę. Tam też nie. To tam dalej. Na to wychodzi. A w tą stronę? Zobaczmy, jakie mamy punkty. Ohoho, kawał drogi widzę, że do przejścia. Jak na razie mamy... Nie, mapę ogólnie oznaczoną i ileś tam przeciwników. Najgorsze, że nikogo nie widzę. Nie przejdę tędy? Bez jaj. Ty no chyba. To ja już nie wiem. Czyli ja mam tędy nie iść. Aha, spoko. Ale zrobili masakra. Ta gra mnie naprawdę zaskakuje swoimi, kurwa, tymi, swoją produkcją w ogóle tutaj, jakością. Tak by już mnie widział, debil. Następny mamy tu, powinni się pokazać. Już ich widzę. Lecą. I padają jak kaczki. Sprawdzam teren. Tam coś jakby się świeciło. Nie wiem, czy to gwiazdy, czy coś. Dobra, na razie możemy biec powoli. A ten co? Jeszcze chyba żyje. Lecimy do checkpointu. Mam nadzieję, że nikt mi tu nie wybiegnie. Saving checkpoint. Mamy jakąś scenkę. I tak z tych scen nic nie kapuje tutaj. Wiem, że tylko trzeba zabijać. Masakra. Ta gra jest naprawdę niepoćmana. No ale naprawdę w dzieciństwie dała mi dużo frajdy nawet. Ale już naprawdę chyba to było z jakieś 7 lat temu. I przeszłem chyba jakieś 3 misje czy coś u wujka, pamiętam, ale dobrze tą grę wspominam. No ale wtedy to się nie patrzyło na takie kurde walory i w ogóle co on skoczy. Like a boss. Bez jaj. No ile jeszcze ten film będzie trwał? No haj! Co mam słychać? A, jakiś dwóch debili się chce doczepić do naszej bomby. No i na pokładzie jest bomba. Lol, że go trafiłem. Ja mam jakoś się niby do statku dorwać. Też tutaj biegnę, chociaż nie wiem, czy tu przeciwników nie ma, chyba nie. A, mogę wsiąść. Nie mogę jechać, czemu? Lol. Fuck, skąd? Przykucniemy. Spoko. Załatwione. Idziemy dalej. Tutaj bardziej właśnie się przydaje snajperka w tej grze, bo tu działamy na otwartych terenach. O, fuck. Ich tu nie zauważyłem.
Dużo zieleni tutaj jest. Dobra, ale żebyśmy tyle my musieli dymać, to jest masakra. Widzę dwa obiekty zbliżające się. Dobra, jest zebrane. A, dobrze, mnie wzrok mnie nie, rzadko mnie myli. Dwa pudła. Niestety idzie. Skoczy na kamień. Snajperzy czy coś, nic ten teraz nie widzę. Na końcu tak jak wioski jakby byli. Kolejni nasi wrogowie. Pójdziemy środkiem, tylko trzeba uważać. Widzę jednego. O. Chyba padł. O, fuck, ten to jak mi wyskoczy, to idiota to jest. Przydałaby się paczka, gdzie ona leci tam. No, tam jest. Gdzie? A, snajper na dachu. Jest i paczka, trochę daleko. Gdzie ona jest? Tu gdzieś w rogu wylądowała masakra. A, samo się uzupełnia jednak. Ale gdzieś w rogu nie widzę. Zupełnie jak się zbliżymy do tego wejścia. Jest jeden. Pewnie wybiegnie. Fuck. No. Wreszcie się przydałeś. Jaki idiota. Wiedziałem, że oni tu będą, bo do tego... No. Przejścia, ale tu i tak nie przejdziemy. To jest siatka. Lol. Jakaś zmyła na to wychodzi. Ja pierdzielę, musimy taki kawał dymać. To jest masakra. Jednak w tej grze trzeba się trochę nachodzić. Tutaj to jest takie nudne, bo biegniemy jakiś kawałek spokojnie, a później nagle jest rzeźnia. W Battlefieldzie na przykład tego nie ma. Przełączam się na F3. Na tamtego, bo biegną. Obydwoje zdjęci. Czy widać jakiś przeciwnik? Widać. A jednak go trafiłem. Fuck, jadą. Broń nas, debilu.
Czemu tamten ich samochód wybuchł? Dziwne. O, jeszcze jeden. Chyba chciał się wycofać. Jeszcze jeden. Fuck, kręci się trochę. Dupkę go postrzeliłem. Oni jakby ciężarówkami przyjeżdżali. Fuck. Skąd? Tam jest dwóch. Na wjeździe do mostu, na wejściu. Ten mój biegnie. Nie widzę go. Kutasa. No i wcześniej nie widziałem. Może przez to, że się zbliżyłem i tekstury nie było widać. Co do spadające gwiazdy. Da się wskoczyć? Co tu jakieś? A nie, to fale. Myślałem, że... Jakieś morsy tu pływają. A co tu, jakiś samolot taki zwykły? Co to? Wow, fuck. Ładny melanż się trafiłem. Muszę się kryć. Broń mnie, debilu. Idiota, no i także przyszedł. Trochę się za bardzo rozpędziłem. Czemu nie mogę biec? Ktoś strzela, ale skąd, to ja nie wiem. Snajper jakiś na jakimś budynku? Nie widzę. Słyszę strzał, ale nie wiem skąd. Aaa, macie. Ładnie, na balkonie. Dobra, będziemy mieli następny checkpoint. Jesteśmy w jakimś miasteczku. Prom płynie. Musimy na to wychodzić, że w lewo iść, w prawo. Jest tylko jeden przeciwnik. Nie wiem, co on tam sam robi. Tak go chyba dla picu dali. Nie wiem, żebyśmy chyba poszli i go próbowali zabić. Trzech was chyba tutaj było. Czy mi się daje? Jeden tak by. Oh yeah. To mi się jedynie podoba w tej grze, to przełączanie. Headshot pobudził.
fuck. Nagle tak pojechali. Spoko. Kurwa, F3. Trochę nie za bardzo, za ryzykownie. No, trzeba się wrócić po broń. I także dało to radę to tyle strzelić go. Z takiej odległości. Tamten siedzi. A my musimy niestety dymać. W tamtej misji ostatniej było tak fajnie, bo kurde... Ta amunicja nam spadała bez problemu pod nas praktycznie. A tutaj nie mówcie, że jeszcze za Jeepa. Chyba nie. Nie. I tak my nie możemy tego przejść. To nie wiem, po co oni dawali tego przeciwnika. Dobra. Muszę podejść tym, bo ten się sam przy nim uzupełni. No nie, nabił debil? Ja pierdzielę. No chodź do mnie. Jaki idiota. Boże, zmiłuj się. Massacration. Lecimy z Hoxem. Nawet prąd tu dociera, widzę. Bo się świeci w oknach. Ba, tu ludzie mieszkają. Tak, na pewno. Wychodzi se, wiesz, na balkon zapalić papierosa, a tu snajper ci biega po ulicy i kurwa strzela do kogoś. Czyżby na wieżyczce był? Kolo? Pewnie, że tak. Fuck. I na drugiej też. I tu już mamy czysto. Mam nadzieję, że tu za chwilę nam komitet powitalny nie wybiegnie, bo te szlabany mi się zbyt dobrze nie kojarzą. Mam tu iść. To jakieś lotnisko. Najgorsze, że nikogo nie widzę. Nie widzę nikogo na statku. Moment powitalny się nie zbliża, nie. Aha, spoko, czyli oni tylko tu przypłynęli, a my mamy gdzieś dymać nie wiadomo gdzie. Lol. Aha, spoko. Mam robić tu za snajpera. Może przekucnę. No, dokładnie. Ten przez lunetkę ogląda. Ten wnosi bombę. Jemu pod nogi. Dawaj to. Wypierdalaj, fu! No kurwa, zamiast ich likwidować to. No ciekawe do kogo fire. Do gościa, do którego nie mogę nawet zabić. Kurwa, zmarnowałem magazynek. Nic nie widać, kurwa. Obiekty po chuju fes. Fire, kurwa, sam jesteś fire. Firebeat, kurwa.
Tam ci spierdalają, a my na pierwszy dymamy. Może tak pakę? No. What the fuck, jeden się rozbił? No i co, znowu ich nie złapaliśmy. Będziemy ich gonić przez kurwa 10 misji. Dobra, tak więc komentujcie, subskrybujcie.